Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Witam w kolejnym odcinku, nagrywanym od razu po poprzednich, od samego początku. Moi drodzy, mamy propozycję paktu nieagresji ze strony Volkmara. Jak najbardziej, bierzemy. Przy okazji poznamy, gdzie jest. I what the fuck? Czy to było przed chwilą 10 tysięcy? Chryste, panie. Nie, no, widzieliście to przed chwilą? Przyglądam zadanie. Wygra jakąś zieloną liczbę bitew przeciwko następnej frakcji, zielonoskórzy. No będzie raczej proste. Miecz! Serio? Tak proste zadanie przeciwko... Nie dostajemy zajebistą broń? Biorę. To nie jest już fajne. Chociaż tu mógłbym w sumie za chwilę naprawdę ich zaatakować. No bo potrzebuję... więcej łuczników w tym momencie. No zrobimy to jeszcze raz, słuchajcie, żeby to odbić, wrócimy na chwilę tu. Bo jednak potrzebuję, żeby mi się to szybciej jakby, no wiecie, nie mieć tych wszystkich debuffów. I mogę wydać dużo więcej pieniędzy, ale werbować ich równocześnie na globalnym rekrutingu. Jeszcze połowę więcej, strasznie dużo. Czy mi zależy tak bardzo na czasie? W sumie to nie. Boże, ja, wiecie, że ja cały czas gram na w podstawowych jednostkach? To jest absurd. Koszty budowy, werbunek, kontrola. Biorę. Ten obrzęd to od razu. Za chwilę będziemy mieć plus 1000 do skarbca. To na pewno się to przyda. I przy okazji mamy tutaj drugi poziom. I to już nie tak łatwo będzie zniszczyć. Więc to sobie rozwijamy. Tak się zastanawiam, czy pieniędzy nie będziemy chcieli mieć więcej. Bo koszary to serio. Nie są mi to potrzebne, aby za bardzo potrzebne te rzeczy jeszcze. Mogę spokojnie jechać na podstawowych trybach wojny. To jest plus 13. Jeżeli to jest zniszczone, to mam mały problem. Ponieważ ten problem będzie polegał na tym, że będziemy musieli to zasiedlić. Niestety. A zasiedlenie odbywa się poprzez... A to w ogóle tracę jednostki. Jak miło. Dobra. No zajebiście. No dobra, spróbujemy zasiedlić od razu. Chociaż nie wiem, czy mnie to za chwilę coś nie zaatakuje, bo zasiedlenie korzysta jakby z ilości naszych jednostek oryginalnych i najlepiej zasiedlać po prostu jedną jednostką, słuchajcie, generała. Więc na chwilę zwerbować na przykład jakiegoś generała, dowódcę i go wysłać. A możemy też zrobić tak, że... A nie, nie prześlę ciebie od razu. Że zasilimy wtedy to jednym generałem, jednym żołnierzem, nie tracimy armii. A armia będzie chyba zredukowana o jakiś tam procent. A, będzie więcej, słuchajcie, większej pikanterii i więcej niewiadomych w takim razie. Co chcemy zrobić? Nie mam portu, więc handel, powiedzmy, z tymi panami byłby bardzo utrudniony. W ogóle dalej ich nie poznałem i to jest trochę absurdalne, że oni mnie nie widzą na mapie świata. Szybkie umowy, handel. O, patrzcie, ci już są na zasadzie takiej, że no, chcielibyśmy ten może rozejm, sojusz, cokolwiek. Może to podpiszemy? Pakt o nieagresji? Faktycznie? Wiecie, to może w przyszłości zaowocować jakimiś fajnymi, baratnymi duszami wśród nieumarłych elfów, które dołączyły do tego statka. Nie wiem, cokolwiek. To jest bez sensu, że w ogóle możemy z nimi coś takiego paktować, ale skoro gra umożliwia zabezpieczenie sobie tej granicy, to będziemy to robić. Na razie zbieramy drugą armię, którą puścimy po prostu na odbicie naszego portu. I to armia wysoce doświadczona. Tylko z niedoświadczonym lordem, ale jest to czarodziejka, która potrafi napsuć krwi na pewno wszystkim wokoło. Skupienie na strzelcach. Świetnie, plus 2 poziomy do strzelców i na to właśnie czekałem, bo teraz, moi drodzy, mimo że mamy naprawdę duże wydatki, możemy pociągnąć sobie 1, 2, 3, 4, 5 jednostek strzeleckich, plus 1, 2 jednostki zwykłe. Po kosztach mnie to strzeli niesamowicie, ale będę miał pełną armię i będę mógł się już udać do zdobycia tego portu, odbudować moją potęgę militarną, znaczy gospodarczą. Od razu też to robimy. Od razu tutaj.
I zasiedlamy to coś. Nie widzę żadnej armii w okolicy, więc będzie dobrze. Tak, kolonizacja. O, nie ma już tego, że armia mi się redukuje. Jak miło. Dobra, odbuduj przy okazji w to miejsce. Dalej nikt nie chce z nami gadać. To jest po prostu smutne. Tak bardzo. Nie mam przyjaciół. Ci się nie werbują, to też mnie dziwi, bo zazwyczaj właśnie armie buntownicze się bardzo szybko werbowały i potrafiły irytować. No i zostaje tutaj, słuchajcie, jeszcze prowincja ojczysta. Dwie tury też do przychodów, więc cały czas jesteśmy niestety mocno na minusie. Więc jak tylko ich zwerbuję, no to ruszamy natychmiast tutaj. Tak nawet myślę, czy nie zdążę tego zrobić, czy ja to zdążę zrobić. No, troszeczkę, słuchajcie, za drogie. Zrobimy to w ten sposób, że już tutaj staniemy i w następnym turze zaatakujemy ich. I dowerbuję po prostu te jednostki. Elitarne, bo tu są dwie armie, to może być trudne do zrobienia, jeszcze mają garnizon. No, zerkniemy na to. Zobaczymy, czy się uda. Czy nie będą się ściągnąć tej mojej profesjonalnej. Bo chodzi po prostu o koszty, które aktualnie mamy niestety w skarbcu, czyli minus 1000. I dwie tury potrzebne do zniwelowania tego. Budowniczy, spoko. Tu jeszcze potrzebuje się doregenerować, niestety, chociaż mógłbym. Dalej jesteśmy, powiedzmy, słuchajcie, ustawimy się w tym miejscu, zniszczymy tych buntowników, to na pewno. Tylko, o właśnie, w ten sposób sobie zniwelujemy ten obszar. No i teraz pytanie, czy jestem w stanie tutaj w ogóle cokolwiek zrobić? A jeżeli nie, to zabezpieczę po prostu, słuchajcie, ten region. Faktycznie. No bo jakieś tam przychody za chwilę będę miał. Wyjdę praktycznie na zero. Łatwiej by mi było, gdyby tu przyszło coś, prawda? A dalej mogę z nimi handlować, mimo że nie mam portu. Ile by mi to dało? Mało. O, tej soli mi brakuje niestety. Mam tylko jedno złoże teraz żelaza. Popracujmy w takim razie trochę nad poprawieniem stosunku z Eatein. Popraw stosunki. Może będą bardziej ochoczy do handlowania. Wydaliśmy 5 wpływu. A i tak wpływy zdobywamy co turę, więc nie jest to dla nas jakby strasznie kosztowna decyzja. Trochę srają tymi armiami, muszę przyznać. Dwie. Bo to nie jest ta sama, która stacjonowała tutaj. To jest w ogóle odeprzyj falę. What the fuck, jaką falę? Opracowana technologia, prędkość, dobrze. Co to jest? Otrzymujesz misję, odeprzyj falę, zdobądź i zajmijmy sobie osadę. Jezu, ile mam tych zadań. Dobra, mistrzowie boju, otrzymano misję, pokonaj armię następującego lorda. No do zrobienia. Tylko oczywiście stanął poza moim zasięgiem, więc mogę sobie w dupę co najwyżej to wsadzić. Słuchajcie, pokonajmy tych buntowników, na serio. Trochę pieniędzy. Może być zniszczenie. Bo ja tego nie utrzymam. Uciekliśmy na własne terytorium, fajnie. I tak gówno mi to zdało. Bo i tak będę tracił jednostki, i tak będę tracił.
Kontrola minus 9, wszystkie pozostałe rodzaje minus 4. Naturę. Pomimo tego, że mamy potężne niszczenie spaczenia, to mi to niewiele da. O, jesteśmy na plusie, fajnie. Tylko trochę mi to nie pasuje, bo jesteśmy na plusie jakby... bo plądrowanie jeszcze weszło. Nie no, proszę, ty plądrujesz, czy ty plądrujesz? Ty plądrujesz. Nie no, mógłbym z nimi walczyć. Beyond possibility. I bring Azurian's fire. Tylko trochę ich tu dużo. Mają trolle. I mają też snotlingi. Strzeleckie snotlingi. Czarny ork. Plus co jest wyła. Tego nie wiem niestety. On się tu będzie werbować. Tylko tak, jeżeli on jest teraz w trybie fortu, on może się wycofać. A ja mógłbym z kolei spróbować zaatakować jego kopalnię smoczego hełmu i go trochę tam, wiecie, odciągnąć. Więc zróbmy tak. Zwerbujmy sobie faktycznie chociażby jeden oddział tego. Dodatkowy oddział włóczników. Nie, dodatkowy oddział włóczników. Tylko to już jest duży koszt. Dobra, werbujmy ich i zaatakujmy. Szlachetna porażka. Dobra, to będziemy musieli stoczyć. W takim razie, myślę, że nie będzie problemu. Nie mają żadnej artylerii, nie mają niczego. My możemy wykorzystać ukształtowanie terenu na naszą korzyść. Mamy... Kurwa. Ja nie wierzę po prostu. Cały czas cała mapa. Pierwszopoziomowy jest. Próbujemy. Nie wierzę, żebyśmy to jakoś przegrali. On ma stosunkowo mało piechoty do walki w zwarciu. Natomiast mocno mu się liczą prawdopodobnie rydwany jako forma przeliczniku i to, że ma właśnie dużo, duże jednostki. A my mamy armię z jednostkami, to jeszcze na co najmniej piątym albo nawet szóstym poziomie doświadczenia. Nawet nie wiem, czy nie, wiecie co, nie będziemy chyba wykorzystywać tych bagien już jako podstawy do walki, tylko wykorzystamy, weźmiemy tak, najmocniejsze oddziały na front. W takich szeregach. Następnie dwa oddziały na flankę. I kolejne dwa oddziały na flankę z tej strony. Łucznicy natomiast. Druga linia. Czarodziejka z tyłu, roztacza aurę. No i mamy jeszcze naszych włóczników, których na razie damy na flankę. Więc to jest to ustawienie, na które chciałbym na razie się powołać, walczyć. Wy możecie automatycznie uciekać z kolei. Dobra, skup magię niekoniecznie. Rozmieść i przy okazji puszczamy całą bitwę. Stocz bitwę. Do przodu poprosę. Zaczniemy ich pulować i myślę, że zaczniemy ostrzeliwać, słuchajcie, jego jednostki dzikich debeściaków. Bo oni mogą być groźni dla nas. Tak, wy. Jesteście grupą. Bardzo chciałbym, żebyście podeszli w miarę blisko. A wy zabezpieczacie flankę. Czy tu jakieś strzały lecą w nich? Chodź, mają płonące strzały, nawet pięknie.
Do tyłu. Dostali pod ogień. Próba osłabienia. Pancerz zmniejszyć. Jeden oddział wyeliminowany. Orkowe chłopaki, słuchajcie, orkowe chłopaki. Dobra, no to atakują tu na środku. To są włócznicy, oni wytrzymają bez najmniejszego problemu. A przy okazji ogary gehenny. Od razu gdzieś tutaj to jest Vortex. Będzie zabawne. To nie w naszym. No tak pójdzie, chociaż... Nie, dobrze, ładnie poszło. Teraz wy tam, tam, wy trochę do tyłu, otrzymujecie zbyt dużo obrażenia. Zniszczyliście ich świetnie. Myślę, że na drugą stronę możemy przerzucić nawet część jednostek. Wy też tam, raz, dwa, trzy, tam. Ładnie. Heralds of the wind. Pull back. Acknowledged. Lakoi. I wspomóżcie. Teraz na prawej flance. O Jezu, może czemu się przybili? What the fuck? Co się dzieje? Spearman. Druga flanka. Strzelacie tam, wy w to. Idziemy na środek. Bohater trochę do tyłu. Wykorzystamy teraz naszych konnych łuczników do zadania im jakichś tam obrażeń. Wróćcie. Niby zwykli, słuchajcie, orkowie. A potężne obrażenia zadają. Ci zabici. Tak naprawdę to zczyścili mnie bardzo mocno jego łucznicy. Paradoksalnie. Chaotyczna ta bitwa jest, bo tu uciekają, tam się bronią. Strzelajcie w tamtych. Trafię go? Może. Troszeczkę tam, zahaczaj chociaż. Raz, dwa, trzy. Jeden oddział. Cofnijcie. Też walczycie z tym. Z tymi. W zasadzie.
To, że potracimy tutaj ludzi, to też nie jest jakoś specjalnie, słuchajcie, problematyczne dla nas, bo w łatwy sposób ich nie będziemy musieli za nich płacić. O, może nawet kilku poginęło, pięknie. Ten bohater jest największym naszym problemem aktualnie. Ten czarny ork. Będziemy się od niego oddalać aktualnie. Weźcie go tam trochę ostrzelajcie. Klatka. Lagardzy. Zadać mu jak największe obrażenia. Czekaj. Czego ty ominąłeś w ogóle? Dobra, tam strzelać. Wybijcie ich jeszcze. Dziękuję. Ci brak się życia nie mają, ale jeszcze, słuchajcie, jeżdżą. Myślę, że ze zwykłym bohaterem dalibyśmy radę to ogarnąć. Naszą bohaterką, znaczy się. Czy tu jest coś, co powiedzmy można by jeszcze wrócić do bitwy? Ogarnijcie to. Tego. Może to denerwuje. Jeździ takie gówno i... Mi się też niedługo strzały skończą, więc to wiecie, to też nie jest powiedziane, że za chwilkę nie będziemy musieli walczyć wszyscy w zwarciu. Jeżeli macie szans, do czego strzelajcie. Wy trochę do przodu. Rzucimy na niego plagę rdzy. No i tutaj te ogary gehenny. Strasznie dużo ogry strzał ma, naprawdę potężnie. Zapasy ma przeogromne, żeby miał być szczery. Ale czarodziejka zrówna ich z zimnym słowem. Chciałbym, żebyście Lorda zabili. Albo tego bohatera. Oby było dla mnie najpiękniejsze. Wszyscy, którzy mają strzały, jeszcze niech tam sobie podziałają. No ale powiem wam, że ledwo żeśmy to wygrali. No, przyspieszymy. Plaga. Zabity? Tak jest. Pięknie. No dobra, to jeszcze nam zostaje tylko ten bohater. Cudownie. Wszyscy zostali zgładzeni. I cała nasza armia przeżyła. I to jest moim zdaniem totalnie już, słuchajcie, absurdalne, bo w momencie, gdy na przykład mamy przeciwnika, który naprawdę ma jakieś tam cholernie mocne jednostki i zostaje mu coś takiego, on jest w stanie się odtworzyć w ciągu dwóch tur. To nie powinno mieć miejsca. I ten system ferbunkowy Medivala po prostu, w ogóle tych nowoczesnych Total Warów jest totalnie poropany, że one się regenerują tak naprawdę wszędzie. One się powinny regenerować. To dobra, jeżeli nie, muszę próbować. Tym samym, że jednostki przypisane są do Lorda. To moim zdaniem też nie jest dobre. Gra całą grę. Trolle nas prawie zczyściły. Wbrew pozorom
Te kamienne trolle miały naprawdę niezłe obrażenia przeciwko zwykłym łucznikom. Bierzemy pieniądze. I przeżył to. Czajcie to? Przeżył. Nie wierzę. Jeszcze mu ta armia gdzieś tam została. No dobrze. Mógłbym go kończyć? Nie, nie będę go kończyć. Cofam się do siebie. Czemu ja mam spaczenie tutaj w ogóle? Czemu ty umierasz? O co chodzi? Dlaczego ty umierasz? O! Okej. Okay. No przy okazji nieświadomie zrobiłem zadanie. Plus jeszcze dodatkowe pieniądze. Jezu, to jest po prostu nie do zabicia ta armia. No, jak najbardziej. Dobra, bohater, ty miałeś jakąś broń? Nie, no to od razu dostanie broń ręczną. Czyli praktycznie mamy już, nie wiem, która tura, ale już praktycznie cały epicki ekwipunek. Trochę nie rozumiem, czemu dostałem pancerz, bo nie spełniłem wymagań na pancerz. Ale dobra, kłócić się z nimi nie będę, słuchajcie. Co chcę tu zrobić dalej? Plagardzy. Transmutacja ołowiu jest przepotężna. Inspirująca obecność i bonusy dla nich też byłyby dobre. Czy ja mogę... Jasna cholera, czy ja mogę... Gdzie ty masz te zaklęcia teraz? Plus 60 pancerza dla naszych jednostek, rezerwy wiatrów magii, prędkość. Bierzemy. No, przy okazji, no to sobie poradziliśmy świetnie. Co możemy zrobić dalej? Kolejna technologia, moi drodzy. Prędkość dla jednostek, walka dla... premia do szarży dla jednostek wielkich urów i lwów bojowych. Raczej to będzie mało przydatne dla nas, ale możemy zrobić dyscyplinę dla tych jednostek straży morskiej. Sobie po prostu ulepszę całą tą, bo zanim dojdę do archiwum, no czegokolwiek innego to trochę zajmie. Budynki plus 300. Mnóstwo zarobionych pieniędzy aktualnie. I to by było na tyle. Nie schwytaliśmy żadnego lorda. Zobaczmy jeszcze, co możemy sobie tutaj uzyskać. Handel na przykład z Atain. Nadal nas średnio poważają. Mamy poprawę, plus 19, bo użyliśmy wpływu. Nie będziemy tym razie tego kumulować, są najsilniejszą frakcją na świecie. Skończymy turę? No i musimy się tam zregenerować po prostu w mieście. Dobrze, że wziąłem te dodatkowe jednostki naszej armii, bo tak już to nie wyglądało zbyt ciekawie ta bitwa, naprawdę. Mimo, że na początek zapowiadał się dobrze, to te debeściaki orków i to jeszcze dzikich, plus bardzo zmasowany atak z tyłu, gdzie były tylko dwa oddziały, słuchajcie, pilnowane, no nie działało dobrze. Intryga zagłady wykonano, ale to Skrajer jest gdzieś daleko jeszcze ode mnie. Intrus, no świetnie, mam nadzieję, że mnie nie zdradzi. Nie wiem czemu, słuchajcie, że na Badlandsach jesteśmy, może dlatego? I dwa elitarne oddziały dalej stoją. Świetnie. Ci by byli potrzebni jeszcze w miarę jako strzelcy. Potrzebuje się też zregenerować, więc na razie pójdziemy tutaj, żeby zmniejszyć też przede wszystkim to spaczenie cholerne. Bo naprawdę się potrzebuje zregenerować, więc będziemy mieli chwilę zastoju na pewno. I to by był, moi drodzy, może dobry motyw do tego, żeby wysłać naszego agenta tutaj do Al-Haik, żeby przede wszystkim odkrył tych Al-Haik. Więc to mu trochę zajmie. Ewentualnie mógłbym go wysłać jeszcze w inne miejsce. Czy ja mogę gdzieś powołać w ogóle bohatera? Jakiegokolwiek? Nie, niestety nie mogę, bo rozwijamy się wolno. 4 aż do kolejnego poziomu. Nasz szlachcic bym się bardzo przydał. Jezus Maria, co ty mi tu w ogóle robisz? Ja się pytam. O co kaman? O co biega w ogóle? Co tu robisz? O, świetnie. Dobra. Rozwój i regeneracja. To na pewno. Czy tu mamy jakiś specjalny budynek? Nie. Nic nie ma. Dobrze, więc... Dyplomacja, Eatain, jest już 17 na turze. Czy to znaczy, że może, ile by mnie to kosztowało? Nie, no to jest jakiś absurd.
Ja będę dostawał 86, oni 275. Kult. Może wy. Wy w ogóle nie chcecie handlować. To, że jakieś frakcje nie są handlować, to jest dla mnie dziwne. Skoro mamy możliwość upłynnienia jakiegoś towaru, powinno to działać błyskawicznie. Wręcz frakcje powinny dążyć do tego, żeby handlować. Mamy też, słuchajcie, jeszcze... O, możemy trochę wpływu wydać, żeby poprawić relacje z... Oho, oho, będzie gorąco za chwilę. Poprawić relacje z naszymi kompanami nieumarlakami z południa, czyli z Kemri, które jest dość dużą frakcją z tego, co chyba będzie tutaj widoczne. No i co? I tutaj już za chwilkę zaczną się schody, bo tej armii mogę teoretycznie nie odeprzeć. Otrzymujesz misję. Świetnie. Mamy tutaj 12 jednostek. Słuchajcie, powołamy od razu następne elity. Będą mi one potrzebne. No, zwłaszcza, że to jest główny. No to tutaj musiałbym się bronić na murach już. Szukać doświadczenia dla jednostek, koszt budynków. Młot Waula. Ja bym chciał chyba sobie to powołać, bo ten Młot Waula poważne wybuchy daje. Potrzebuję tego zaklęcia. Inwokacja Waula. Świetnie. Masz do dyspozycji 4 potężne przedmioty magiczne. Łuk łupieżcy, siła pocisków. Ale dla bohatera. Korona autorytetu, kontrola, spaczenie. To jest pancerz. Klejnot zmroku, limit wiatrów, rezerw wiatrów magii. Weźmiemy, słuchajcie, tylko że ona ma jakąś tam... Nie mogę teraz podejrzeć, co ona ma, nie? Dobra, biorę dla niej pancerz, słuchajcie. Kontrola z pancerzem. Bo ona tutaj miała jakąś tą arkana, no właśnie, to jest rezerwa wiatrów magii plus 20, bym się, bardzo mocno bym się załatwił, gdyby to, bym to wziął. No i przy okazji jeszcze dodatkowo za dwie jednostki do walki, coś takiego. Mamy tutaj ładne już, ładne armie. Ciekawe jestem, czy zdążę w ogóle to zrobić. Tu jeszcze z jedną turę poczekam. I udamy się na tą Dolinę Śmierci, żeby ją zająć. Pure magic. Never. Kemri, proszę, proszę. Dobra, to ja bym chciał jeszcze przy okazji to i to, plus za 5000 byśmy handlowali. Dupa tam. Z umowy handlowej nie chcą, co nie? Dostęp wojskowy możemy... Dobra, to wy mi zapłaccie w takim razie. 516. Może być. To mi się przyda. O! Kult już się łamią, moi drodzy. Nawet zrobimy jak to, to jeszcze mi zapłacicie. Świetnie. Trochę mi się to nie będzie Kemri podobać, że z nimi handlujemy, ale mnie się pieniądze przydadzą. Cudownie. Jestem dalej 623 na minusie. Przez to, że po prostu mamy tutaj powołane teraz nowe te jednostki, ale one mi są teraz niezmiernie potrzebne. Więc... sprawdzimy. Młot Waula jakby jest w naszym zasięgu. W następnej turze się już zaczniemy ruszać. Chyba, że już w tej turze mógłbym to zacząć robić. Powiedzmy, wyjdziemy stąd. Przemieszczamy się w tym trybie. No jest to jakaś opcja, powiedzmy. Żeby pokonywać ten dystans. Tylko, że znowu nam to spada. Spaczenie nam jest, na szczęście też spada. Tutaj spaczenie już całkowicie spadło. Dobrze, jest na neutralnym. Kontrola minus 8. W ogóle im bardziej są zadowoleni, zobaczcie, tym kontrola jest niższa. Zupełnie tego nie rozumiem. To powinno być wręcz odwrotnie. Im bardziej są zadowoleni, tym chyba jest ok, a nie, że poziom trudności tu wzrasta. Żeby to zawsze było tak wypośrodkowane. Dziwnie, dziwnie to jest zrobione. Dobra, intrygi na dworze. Co ja mogę zrobić sobie jeszcze? Chciałbym z Kemri poprawić stosunki. I chciałbym z kultem Sigmara poprawić stosunki. Trochę wydaliśmy. No i koniec tury. Ci mnie pewnie teraz zaatakują, ale mam się czym bronić.
Jednak tutaj podziękuję wam przy okazji za uwagę. I do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Warhammer 3 Total War. Mam nadzieję, że wam się podobało. I jednak jest oblężenie. No dobra. Czyli mógłbym spróbować ściągnąć. Ciekawe, czy jeżeli bym wyszedł z miasta i zaatakował ich tym, co mam, to by działało jakoś sensownie. Ale tak czy siak, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w tą grę. Zobaczcie łapkę, zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronite i zapraszam do Instant Gaming, jednego sponsora naszego kanału. Hej, papa! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.